Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Krzysztof Mich i reprezentuję Świdliński Urząd Miejski. Wykorzystując jeszcze tą ładną pogodę, chciałem zaprosić Państwa na kilka ciekawych informacji z naszego samorządu. Przede wszystkim chciałbym poinformować Państwa, że obecnie trwają prace nad budową strategii rozwoju miasta na lata 2014-2020. Jest to bardzo ważny dokument kierunkujący rozwój naszego miasta w tym właśnie okresie czasowym. W związku z faktem, że już odbyły się dwie konsultacje społeczne, tak naprawdę na naszej stronie zostało zamieszczone wizja rozwoju miasta i jej cele operacyjne. Na stronie www.swidwin.pl znajdziecie Państwo dokładną prezentację zamieszczoną na stronie, która jasno i wyraźnie opisuje nasze podjęte działania. Bardzo prosimy, żeby Państwo skorzystali z możliwości opiniowania tego dokumentu i pod prezentacją, która zajmuje się na stronie, znajduje się również ankieta, w której możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi, swoje propozycje kierunkujące rozwój naszego miasta w tym okresie czasowym do 2020 roku. Również na tablicach miejskich ogłoszeń zostało ogłoszone ankieta, zostały zamieszczone cele i wizje, więc ktokolwiek chciałby skorzystać, może śmiało udać się do pokoju numer 8 Urzędu Miasta Świdwin, to jest Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji, bądź też telefonicznie skontaktować się z nami, numer telefonu 94 36 480 32. Dostaniecie tutaj Państwo komplet informacji. Jeżeli ktokolwiek chciałby skorzystać z możliwości uczestniczenia w budowie strategii, bardzo prosimy o skorzystanie z tych informacji. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na małą przejażdżkę po Świdwinie. Pokażemy Państwu, co aktualnie dzieje się w naszym mieście, jakie są realizowane inwestycje i co ciekawego możecie Państwo w Świdwinie spotkać. Zapraszam. Znajdujemy się teraz w Świdwińskiej Bramie Kamiennej, gdzie właśnie trwają prace restauracyjne na tym obiekcie. Będzie wymieniany tutaj dach, będzie oczyszczona cała elewacja, uzupełnione brakujące elementy, także brama odzyska świetny i stary wygląd. Kontynuując naszą podróż po placu Jana Pawła II, należy zauważyć nową kamerę, która tutaj jest za moimi plecami, bo również przy okazji tej kamery można powiedzieć, że miasto zostało domonitorowane. Znaczy pojawiły się nowe kamery, które gwarantują bezpieczeństwo. Pojawiły się dwie kamery nowe na światłach koło domu dziecka. Zostało zamontowany monitoring również na osiedlu wojskowym, a także na ulicy Nowomiejskiej. Nowa kamera, która jest zamontowana na zamku, obserwuje również okolice Nadregi. Znajdujemy się teraz nad ulicą Nadregą, gdzie została wyremontowana cała droga, została wymieniona nawierzchnia, zostały położone nowe krawężniki i również z tyłu Państwo mają okazję zobaczyć, dla bezpieczeństwa został odgrodzony ruch od torów kolejowych i zamontowane również lustro, które daje gwarancję bezpieczeństwa dla kierowców w momencie wymieniania się tą drogą. Znajdujemy się obecnie na terenie największej inwestycji miejskiej z branży drogowej. Jest to osiedle Armii Krajowej. Tutaj zostaną z dotacji wyremontowane drogi. W zasadzie 5 dróg. Ulica Zawadzkiego, Letnia, Wiosenna, Zimowa i Pogodna. Zostaną wymienione nawierzchnie, chodniki, odizolowany ruch pieszy od ruchu drogowego. Właśnie aktualnie trwa kończenie pierwszego etapu, następnie będzie budowany drugi etap. To właśnie na tą inwestycję miasto zyskało ogromną dotację w wielkości 845 tysięcy złotych. Zostaje sfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych schetynówek. Znajdujemy się teraz w małym parku, tak zwanym Parku Solidarności. Tutaj przez okres wakacyjny zostały zainstalowane nowe urządzenia, napowietrzna siłownia. Mamy tutaj 5 podwójnych urządzeń, gdzie można zrelaksować, można wypocząć i sprawdzić swoją tężyznę fizyczną.
Również w tym parku podczas tej inwestycji zostały wyremontowane aleje. Dalej zostało wybudowane boisko do koszykówki. Również zyskał ten teren nowe ławki, czyli upiększyło nam się całe środowisko Parku Solidarności. Kontynuujemy naszą podróż po Świdwinie. Znaleźliśmy się właśnie na osiedlu, gdzie trwa remont ulicy Gagarina. Właśnie w tym miejscu zostaje wykonana zatoczka dla autobusów w celu bezpieczniejszego dotarcia dzieci do szkoły. Również za nami jest robiony remont ulicy Lotniczej. Na obydwu tych drogach zostanie wymieniona nawierzchnia oraz wyremontowane chodniki i wprowadzone oznakowanie. Kolejną lokalizacją, którą odwiedzamy dzisiaj, jest ulica Mickiewicza. To właśnie tutaj droga z pamiętnych kocich buł zyskała nowy wygląd. Również pojawił się chodnik, który znacznie ułatwia przejście dla ludzi. Ulica Nowa, wreszcie można powiedzieć, że jest nowa. Tutaj również została wyremontowana nawierzchnia drogi, zostały wyremontowane chodniki, a wszystko to dla lepszej komunikacji, bezpieczeństwa mieszkających tutaj ludzi. W dzisiejszej naszej podróży nie możemy również zapomnieć o Zatorzu. To właśnie tutaj została zrobiona ulica Gdańska. Ona również zyskała nową nawierzchnię, również chodnik. Wszystko to dla bezpieczeństwa i schludnego wyglądu również tego regionu. Znajdujemy się na ulicy Koszalińskiej. To właśnie tutaj zostanie wyremontowany odcinek drogi. Droga zyska nową nawierzchnię z kostki podbrukowej oraz zostaną wyremontowane chodniki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Chciałbym jednak zaprosić Państwa na kolejną edycję. W najbliższym wydaniu poinformujemy Państwa o dotacjach pozyskanych przez miasto Świdwin. W związku z licznymi pytaniami oraz nieprawdziwymi informacjami, które umieszczają się na innych portalach, chcielibyśmy przedstawić Państwu wszystkie pozyskane fundusze przez miasto w minionym okresie.